Jesteśmy w roku 89. Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie, to Henia Wujecz chyba wtedy jeszcze tam sekretarzował, deleguje mnie do Państwowej Komisji Wyborczej, już jest zaraz po, w trakcie rozmów Okrągłego Stołu chyba, zaraz po rozmowach Okrągłego Stołu, do Państwowej Komisji Wyborczej. Profesor Klawkowski z Poznania to prowadził. Nasz, był Coll, był Jurek Ciemnieszki, była Janka Zakrzewska. No i nas było chyba 5 osób. Pani sędzia. I Tolek Lawina. Ogromną rolę odegrał Tolek Lawina. Niby nie prawnik, ale zaraz powiem, jak ogromną rolę. No i zaczynają się już po ustaleniach Okrągłego Stołu rozmowy. Nas było, jak obliczyliśmy mniej więcej w tej komisji, iż od strony rządowej było przewaga jakieś 77%, a nas było chyba, nie, nas było 17%, te 5 osób. No i dopracowujemy wszystko, uchwały, no, zupełnie nowa sytuacja, prawda? No i trzeba te wybory. Oczywiście jest ich lista krajowa. Oczywiście ja też z Janką Zakrzewską mamy już, odzyskaliśmy tą możliwość wpływania przez te radio. W telewizji jest już Solidarność, więc rozpoczyna się ta akcja wyborcza, my to prezentujemy. Tylko Jacek Fedorowicz wszędzie mówi przy tych instrukcjach, przy tym całym elemencie, że skreślać należy przy linijce każde nazwisko na Komisji Krajowej. A my mówimy, nie, wystarczy, wola się liczy, bo tak było w uchwałach, na krzyż Komisję Krajową, jak ktoś nie chce, eliminować. No. I przychodzi dzień 4 czerwca roku 89. Wszystko jest przygotowane. Mają być wolne wybory, ale w ograniczonym zakresie, który znany jest, prawda? Wtedy inaczej niż dzisiaj Państwowa Komisja Wyborcza delegowała, nie było komisarzy wyborczych, tylko delegowała w gmachu Sejmu dwóch przedstawicieli do rozwiązywania problemów, które mogły wyniknąć w trakcie procesu wyborczego, które mogły komisje czy obwodowe, czy podstawowe formułować. Cały sztab był, łącznie nie było telefonów komórkowych, ale były te wszystkie namiary na wszystkie komisje. Akurat mój dyżur wypadł między dnia 4 czerwca 89 roku między godziną 22 a 24, czyli już po zakończeniu praktycznie głosowań. Na ten dyżur powiedziała mnie Janka Zakrzewska, pani profesor Zakrzewska. Później była rzecznikiem praw obywatelskich i profesorem i tak dalej. Jej rola. Ona była już dokooptowana do Komitetu Helsińskiego, już jawnego. Drugą osobą był chyba prokurator wojskowy z ramienia strony rządowej. Myśmy mieli takie dyżury. Mieliśmy podejmować decyzje w oparciu o całość uchwał Państwowej Komisji Wyborczej, o cały ten materiał, cały kompleks tego interpretacji prawa wyborczego w ramach tego, co przy Okrągłym Stole ustalono i co sformułowała już w swoich uchwałach interpretacyjnych Państwowa Komisja Wyborcza. Mieliśmy rozwiązywać problemy w imieniu całej Państwowej Komisji tej wyborczej, ale musiała być zgodność, jednomyślność jednego i drugiego. Janka Zakrzewska kończy dyżur, ja oczywiście cały przejęty niesamowicie, zjawiam się w pustym zupełnie Sejmie i pytam jej, przedem chyba pół godziny wcześniej, mówię, pani profesor, czy wszystko jest w porządku. Ona mówi, no wszystko jest bez zakłóceń właśnie, to już, ja już się zaraz będę zwijać. No, chyba już ona się likwiduje. Ja mówię, ach, panie mecenasie, mówi, tam są jakieś takie nieistotne pytania, jakieś mają ludzie wątpliwości, ale pan jako prawnik, adwokat, to pan to doskonale sobie z tym poradzi. Zauważyłem, coś
nie tak w jej głosie. Jeszcze nie kończy się jej dyżur, ale już nic się nie dzieje. Idę tam do tego sekretarza, to mówię, czy ja mogę poprosić telefonogramy, które przyszły z jakimiś zapytaniami. Ja tak, proszę bardzo, z Radomia przyszedł, jeszcze skądś. Co się okazało? Poszła, motocyklami została do komisji rozwieziona instrukcja o takiej treści, że zaskreślone nazwiska kandydatów na krajowej liście należy uznać tylko te osoby, co do których skreślenie obejmuje zarówno imię, jak i nazwisko. No to jak na krzyż, no to wiadomo, że przechodzi, bo to jest uznane, że nie jest głos nieważny. Nie nieważny, tylko że nie następuje skreślenie. No i w tym momencie no, ja szybko reaguję, ale wewnątrz no, tak prąd przechodzi przeze mnie, co robić. A Janka sobie zakrzeska, spokojnie się parkuje i wychodzi. Jest moment, kiedy jeszcze nie ma tamtego mojego konfratra czy tego partnera ze strony rządowej. No i siadam i piszę. I szybko piszę, taki mam też charakter, nie pisma, ale reagowania. W odpowiedzi na wątpliwości Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, iż zgodnie z uchwałami takimi, takimi dotąd podejmowanymi, z tymi wątpliwościami, zaskreślone na tej liście krajowej należy uznać te nazwiska, przez pole, które jeżeli linia skreślenia przecina pole utworzone z imienia i nazwiska tych osób. Napisałem to, a to oczywiście na brudno, bo to szybko, tyle, ile, ale bez skreśleń. Tak, no, eksprontu. Trzymam to, wchodzi pan prokurator. No i tak jak ja wszedłem, pytam, no, czy coś się dzieje i teraz się zaczyna napięcie. A ja mówię, no nic się niby nie dzieje, tam mają jakieś głupie wątpliwości, ja tam coś przygotowałem, ale jak będzie chwila czasu, to niech pan, panie prokuratorze, spojrzy, czy ja się nie pomyliłem, czy to jest prawidłowo interpretuję, ale wydaje mi się, że jest jak trzeba. Czy pan się kawy napije może, bo tutaj mamy jeszcze jakieś ciasteczka. Może on mówi, to ja jeszcze wyjdę na papierosa. No dobrze, mówię, zaraz będzie kawa, tam leży to przed nim. No, on wyszedł, wraca. Ja mówię, no to niech pan rzuci okiem, czy to jest poprawnie zinterpretowane. Nic nie wie o tym, że to zapytanie. Mówi, tak, a to niech pan to skrobnie, bo to puścimy, bo mamy to z głowy. Czekam, co on zrobi. No to niespiesznie wypił to kawę, wziął pół pióra, podpisał. Znowu nie mogę gwałtownie się zachować. No więc mówię, no to ja jeszcze pójdę, zobaczę, może jeszcze coś słodkiego zostało. Wychodzę, daję temu sekretarzowi, mówię, proszę to wydrukować do wszystkich komisji, wysłać, jako przepisać natychmiast jako telefonogramy, jako stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej. Jest na podpis na stół. Cały dumny i blady. Kończy się nasz dyżur, koło pierwszej tam na tego Matejki, czy gdzieś mieliśmy swój sztab. Teraz trzeba powiedzieć, jak były zorganizowane wybory wtedy. Tolek Lawina przygotował sytuację, kiedy mieliśmy niezależny system informatyczny. Wszystko spływało na tego Matejki w Warszawie, bo każda podstawowa komisja miała naszego męża zaufania. Byli przy liczeniu głosów. Nie było żadnych komputerów, nie było, ręcznie się liczało, sporządzało się protokół. On natychmiast, jak ten protokół był sporządzony, podawał go przez drzwi albo wywieszał na drzwiach. Oni natychmiast, mieliśmy wyniki, zanim dostała je państwa, bo to szło później do okręgowego, to przechodziło całe. Czyli myśmy mieli z podstawowych tych wyniki. Ja koło pierwszej, bo to piechotą trzeba było przejść od tego Sejmu, tam gdzieś to Plac Teatralny, tam Matejki, tam był ten sztab. Ja przychodzę taki dumny i blady, tam już po pierwszej w nocy chyba, piechotą przylazłem
I mówię, że słuchajcie, udało się obronić tak, tak. I patrzyli na mnie znowu jakoś dziwnie, ani entuzjazmu nie. A wtedy dzwonił Rokita tutaj do, i mówił, słuchaj, jak później się okazało, wszystko przepadło, pada Komisja Krajowa, wywraca się całe porozumienie i tak dalej, i tak dalej. Państwo wiecie, jaki był dalszy ciąg. No, uznano, że popełniłem nietakt. Sprawa była jasna. No i później zapewnił zresztą Bronek, wujek Bronek, czyli Geremek, oficjalnie, że i tak porozumienie, niezależnie od tego, że padła. A później przyjmowaliśmy oczywiście, jako w imieniu Państwowej Komisji Wyborczej, te wszystkie, my dalej funkcjonowaliśmy jako ci, którzy przyjmują z terenu, później przeliczaliśmy, znaczy dostawaliśmy. No, w niektórych okręgach rzeczywiście nie padła ta lista krajowa, ale przy tym typie traktowania skreśleń w większości padła. No i stała się rzecz bez precedensu, no bo uznano, że trzeba w toku wyborów do drugiej tury zmienić ordynację wyborczą, bo takie jest porozumienie polityczne, no ale wpisać już, wpisano już nowych kandydatów. A którzy przeszli? Między innymi Żyk przeszedł, tam, ci marszałkowie, ci, którzy byli na cztery, skreślenie było tak. W związku z tym nie zawsze dotykało tych nazwisk skrajnych. Tam było ile? 60 chyba. Ile? 62 czy 64 nazwiska, prawda? Więc oni przeszli. Te cztery osoby, czy trzy, czy cztery przeszły z tych, na tej karcie wydrukowano. Tego, co świadczyło o tym jednak, że trzeba dokładnie skreślać nawet tak. Co się dzieje dalej? Jak ja mogę być senatorem, jak byłem w Państwowej Komisji Wyborczej? Ja nie startuję w wyborach normalnych. Ja w ogóle nie jestem kandydatem. Kończą się wybory. Jeszcze jadę z takiej ugrupowania na Litwę. I umiera, zanim złożył przysięgę, kończy pracę Państwowa Komisja Wyborcza. Się rozwiązuje, bo to była incydentalna. Wybory się kończą, ogłaszamy wyniki. Także jeszcze przy wyborze Jaruzelskiego na prezydenta jeszcze nie byłem senatorem. Ja jestem senatorem od chyba końca września roku 89. Pierwszy wybrany w uzupełniających wyborach do Senatu. Umiera Białkowski, rektor Uniwersytetu Warszawskiego z Radomska. Był senatorem wybrany, delegowany. Jako członek Państwowej Komisji Wyborczej nie mogę kandydować. Jestem człowiekiem zaufania Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Jestem adwokatem, już ujawnionym członkiem, bardzo aktywnym, ujawnionej już Komitetu Helsińskiego. Jestem postrzegany jako operatywny, wykonujący swój zawód prawnik, służebny wobec tej ekipy, która tu wprowadza zmiany. Natomiast daleko jeszcze do kandydowania. Umiera Białkowski, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, ponieważ wygrywałem procesy dla tych wielkich zakładów pracy, dla struktur tych komitetów założycielskich. Oczywiście, jak to wyglądało? 10 osób składało wniosek z nazwą Solidarność Zakładową. Sąd Wojewódzki oddalał. No to trzeba było złożyć do Sądu Najwyższego. W międzyczasie funkcjonowało 10 osób jako formacja niezależna, jako ruch oporu wobec już takiego marazmu systemu. Proszę sobie wyobrazić, jak powstało w Polsce sto kilkadziesiąt komisji założycielskich, uniwersytety i tak dalej, z czego ja reprezentowałem w różnych stadiach, no chyba kilkadziesiąt. Wtedy poznałem ogromną ilość ludzi, którzy później znaleźli się w polityce, którzy się zjawiali z różnych, bo to były uniwersytety i te komisje zakłady, każdy zakład pracy mógł sformułować z pomocy 10 osób taki wniosek i to taki chyr poszedł. Najciekawsze było to, że oficjalne czynniki nie wiedziały, co to jest, bo to nie było infiltrowane, to było spontaniczne. Mało tego. Komisja Krajowa Podziemna, Komisja Krajowa Solidarności też nie wiedziała, co to jest. I dosyć późno uważali, czy to nie jest przypadkiem, tak jak w wielu sytuacjach
w roku 80. jakaś zagrywka tutaj struktur władzy, która swoich ludzi chce w to wsadzić. Także nieufność była kompletna, wszystko ten szalony Morzejko wspaniały i później te poszczególne wielkie zakłady, małe zakłady, uczelnie, instytuty, to wszystko zaczęło tworzyć te dziesięcioosobowe. Oczywiście one w końcu, kończyło się to na poziomie Sądu Najwyższego, który był zarzucony tymi wnioskami. No taka była akurat wtedy potrzeba chwili. Tak ludzie realizowali swoją aktywność. Udało mi, mało tego, SB-czy zaczęli Solidarność. Jak sama nazwa Solidarność, jak płachta na byka, bo za kontynuowanie działalności związkowej był dekret o stanie wojennym i to było kryminalne zdarzenie, kontynuowanie działalności związkowej. Rozsiewanie wiadomości też i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym część SB-ków zaczęła to represjonować. W związku z tym, co robi adwokat Andrzejewski? Wnosi przeciwko nim o naruszenie dóbr osobistych i łamanie zobowiązań międzynarodowych, tam konwencji pracy. Ja to wszystko miałem już przygotowane, całe schematy, które ludzie dostawali, moi koledzy adwokaci. Udało się w Piotrkowskim w dwóch sprawach wygrać przeciwko tym SB-ci. Byli zdruzgotani. Dotąd mogli pałować, mogli represjonować, zamykać tych ludzi 24 godziny, a tu nagle jakiś komitet założycielski jakiś jeszcze jest pod ochroną. Oczywiście nie żadne karne, tylko te dobre osoby. Przeciągali to, ale jak przeciągali, to no w każdym razie odniosłem jako adwokat cały szereg sukcesów. A zaraz powiem, co się dzieje dalej, jak się w ogóle znalazłem jako senator. To też jest ewenement. Nikt mnie oficjalnie, jestem pierwszym wybranym po transformacji ustrojowej senatorem oddolnie. To, co dzisiaj mówiliśmy. Oddolnie. Nie naznaczonym stemplem przez kogokolwiek. W każdym razie moje reprezentacja tych zakładów pracy i tych, których represjonowano wtedy za to, że są te komisje zakładowe, założycielskie komitety struktur związkowych, drugich po funkcjonowaniu, a w niektórych miejscach w ogóle ich nie było, to tam był problem dla władz. Jakichś małych instytucjach czy zakładach pracy. Biblioteka jakaś. Dlatego to ten ruch był, jak już rozpoznany, był traktowany no, chyba dosyć tak, niby jako marginalny, ale zaczął Tygodnik Mazowsze i tak dalej, zaczął dawać bardzo dobre później już notyfikacje informacyjne tego całego ruchu. No i jest po wyborach czerwcowych, umiera Białkowski, przyjeżdża delegacja. Przyjechał pan Olszewski, parę inżynierów z kopalni i huty Bełchatów do mnie, do zespołu i mówię, panie mecenasie, my przyjechaliśmy z propozycją. Ja mówię, czy znowu macie jakieś problemy, trzeba was reprezentować? Nie, my chcemy tylko panu zaproponować, mamy tutaj podpisy, żeby pan w miejsce naszego senatora, który zmarł, który nie zdążył nawet złożyć przyrzeczenia senatorskiego, żeby pan no, kandydował w naszym imieniu. To ja się uśmiechnąłem się, mówię, bardzo wam dziękuję za zaufanie, kochani, jesteście wspaniali, dziękuję, to jest dla mnie wyraz wielkiego uznania, ale chyba wiecie, że to nie ode mnie zależy, to wy musicie pojechać do Lecha Wałęsy, który jest na czele komitetu, który ustalał listę i najpierw z nim to uzgodnić, czy ja będę przez niego wysunięty i akceptowany, bo jednak mamy taką strukturę, której ja nie jestem powołany do tego, żebym sam decydował. No to my pojedziemy. No myślę, że jest sprawa załatwiona. Pojechali, upłynął tydzień czy dwa, przyjeżdżają do mnie, mówię, tak, Lech Wałęsa się zgodził. I teraz posłuchajcie, bo to jest ważne. Są posiedzenia już jawne Komitetu Helsińskiego, na których ja uczestniczę i oni w pewnym momencie mówią, no dobrze, mamy za tydzień spotkanie generalne komisji zakładowych regionu. To był Piotrkowskiego regionu Solidarności.
No i chcemy, żeby pan przyjechał, żeby pan się zaprezentował jako kandydat. Ja mówię, czy ja jestem? Nie, jeszcze będą jacyś pewno inni kandydaci. Chcielibyśmy wybrać kandydata. Ja mówię, to wybierzcie mnie, no chyba mnie znacie, jestem waszym prawnikiem. No to chyba, co ja mam jeszcze powiedzieć? Nie, ale prosimy, żeby pan przyjechał. Jest posiedzenie, chyba przeddzień tego, jak mnie zapraszali. Ja nie miałem zamiaru jechać. Myślę sobie, ta sprawa jest... No, niech oni sami zadecyduje, to będę się sprzedawał. Ja jestem prawnik. I jest to posiedzenie nasze już jawnego Komitetu Helsińskiego in corpore. Po tym komitecie, w tym komitecie był oczywiście jako jeden z pierwszych Jarosław Kaczyński. On przez Lecha Kaczyńskiego, to też mało znane, teraz się tego nie nagłaśnia. Wszystkie kontakty z Solidarnością Komitetu Helsińskiego były przez Jarosława Kaczyńskiego. Gdzieś to opublikował nawet. To zresztą jest w oficjalnych sprawozdaniach Komitetu Helsińskiego. Podpisywany jest w wielu miejscach. No i wychodzimy już po tym zebraniu i ja mówię do niego, mówię, wie pan co, do Jarosława Kaczyńskiego, mam taką propozycję tam z tego Bełchatowa, nie wiem, ja chyba nie pojadę do tego. Niech pan jedzie, to jest pana obowiązek, bo to nie o pana chodzi, tylko o tych ludzi. Przekonał mnie. Pojechałem tym pociągiem, odebrali mnie w tym Piotrkowie, zabierzli mnie do tego, no i oczywiście to ogromna sala. Ogromna sala, to komisje zakładowe, przewodniczący i tam chyba ktoś, to pełna sala, oczywiście palo, wszyscy oczywiście tego. I tam ni stąd, ni zowąd uzyskuję informację, że Obywatelski Klub Parlamentarny mnie nie zaakceptował na tym etapie, tylko jest układ, umowa i że wujek Bronek razem z dyrekcją, to i Gil był i tam, to cały Obywatelski Klub Parlamentarny wysuwa kogoś, kto przegrał, bo taki jest umowa z Rolniczą Solidarnością, Baumgarta, który przegrał ze Stochłosą. I dwa samochody zajeżdżają, bardzo piękne, wysiada późniejszy zresztą minister od Wałęsy i kolega, jego syn jest senatorem ciągle, Ziółkowski, którym się zresztą poznałem. I mówię, tak, no mamy Baumgarta, no ale to nie szkodzi, bo OKAP forsuje tutaj, mamy popierać Baumgarta. Ja mówię, to pierwsze słyszę, no ale tak, to ja muszę ustąpić. No dobrze, mówią, to rozstrzygnie się na sali. No i jeszcze trzeci kandydat, jest pan Twardy chyba, z Radomska, działacz tamtejszej Solidarności. No i normalnie zaczyna się debata. Mnie taki inżynier, który jest też w tej chwili senatorem z Piotrkowa, z Porozumienia ówczesnego. Ten, który mnie forsował, był teraz w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, w Platformie, ten, bo to wszyscy się pomieszali w międzyczasie. A ten był w Porozumieniu Centrum później, ale wtedy to wszystko było jedno, prawda? No i na tej sali ogłasza przewodniczący, już nie pamiętam kto był, przewodniczący regionu chyba, na takim podium, mówi, no to mamy trzech kandydatów, mówi. No najpierw kandydat, mówi tutaj, popierany przez Obywatelski Klub Parlamentarny, pan Baumgart. Proszę bardzo, proszę, kto go prezentuje? Tam później jest minister Ziółkowski, który prowadził tam w OKAP-ie, był sekretarzem, oprócz Rokity. Wychodzi i mówi, to jest nasz kandydat, on przegrał ze Stokłosu, ale jest zachwiana proporcja w Senacie. Było zobowiązanie wobec Solidarności Rolniczej. Proszę bardzo, my go popieramy. Tak. Później wygłosił bardzo piękne. Przemówiłem, że to sprawa jest załatwiona, przecież ja się nie pchałem tutaj. Siedzę sobie, Piotr Baumgart, siedzę sobie na tej sali, już taki na luzie pełnym, i wychodzi mój inżynier, który jest senatorem. Ja był kiedyś porażony tam prądem na dużej wysokości, coś. I taki skonfundowany, bo on też nie wiedział, że będzie ten Baumgart. I mówi, no, troszkę się jąkał, nie tak konstruktywnie jak Adaś Michnik. I mówi, to jest nasz kandydat stąd, to wszyscy go chyba znacie, to nasz prawnik, adwokat, to Piotr Andrzejewski. To za mało trochę, więc mówi, no ale przecież
jest chyba najbardziej znany z tego, że walczy z prawami człowieka. Śmiech kompletny. Pomylił się po prostu. On się zrobił czerwony, zaciukał się i siadł. Śmiech na sali kompletny. Ja się śmieję, wszyscy się śmieją. W porządku. No i później reprezentowała ta komisja zakładowa z Radomska pana Twardego. Bardzo miły, zresztą dobrze nam się współpracowało później. No i oni mówią, no dobra, no to teraz kandydatów. No to Baumgart. Myślę sobie, no to już rolnik dobrze będzie mówił. No i rzeczywiście siedzę, słucham. Mówił bardzo dobrze, ale jak mówił 10 minut, to dobrze. Jak mówił 20 minut, to już zauważyłem, że go już mało kto słucha. Jak mówił pół godziny, myślę sobie, człowieku, czy ty wiesz, do kogo ty mówisz i co ty mówisz? Ty mówisz politycznie, ale to nie jest trybuna, to są robotnicy. Do nich trzeba mówić o ich sprawach, ich językiem. On wygłosił takie wielkie przemówienie ideologiczne. No to teraz mecenas niech powie coś. Ja wyszedłem i powiedziałem, kochani, ja nie jestem politykiem. Pan Baumgart od spraw politycznych, jak słyszeliście, jest fachowcem, a ja jestem od prawa. Jak chcecie mieć tylko reprezentanta prawnego, to możecie mnie wybrać, ale jako polityka to możecie wybrać pana Baumgarta i siadłem. A contrario tego, bo to tak, czułem się niedobrze w tym wszystkim, co mamy się wziąć i walczyć ze sobą. Później bardzo ładnie przemawiał ten, że on jest z terenu, że to tego. No to dobrze, no to teraz wypraszają nas i będzie głosowanie. Oczywiście Solidarność jest przywiązana, była, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy była do legalnych struktur, do prawidłowości głosowania, do braku manipulacji. To była na wskroś uczciwa formuła demokracji. O tym się rzadko zapomina. Wszelkie formy matactwa, manipulacji były gwoździem do trumny tego, kto w związku taką postawę reprezentował. No i my sobie siedzimy, kawę nam dali, ja sobie żartuję, Baumgart jest pewny swego. Ziółkowski z tym jednym samochodem już sobie wrócił do Warszawy. No tam trwało trochę, no bo tam trzeba te kartki rozdać, to, tamto zebrać, komisja skrutacyjna. To trwało chyba z pół godziny, a może i więcej nawet. Myśmy się tam zabawiali, gadałem, mówię, panie Piotrze, tam no, starałem się miły nastrój wprowadzić przynajmniej. Mnie to... On był z układu, ja nie, ja dosyć przypadkowo. No i proszę nas na salę. Okazuje się, że jakieś 70 parę procent tych głosów nam nie oddali. Ze zrozumiałych względów, no bo chcieli mieć swojego prawnika, a nie polityka. Baumgart się, no, zachował się nie tak jak trzeba, bo zrobił się czerwony, wyszedł, trzasnął drzwiami, mówi, to jest, wystawiono mnie na pośmiewisko, czy coś takiego, tego. Pojechał sobie, nawet nie podziękował, nie pożegnał się. No, myślę sobie. No i tak się zaczęło. Oczywiście, jak oni mnie wysunęli, oczywiście OKAP mnie zaakceptował. I byłem lojalny, byli oni lojalni wobec mnie, ja wobec nich. Znali mnie i nasza współpraca układała się bardzo dobrze. Do momentu zresztą, kiedy myśmy się podzielili w ramach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, też moja rola była tam dosyć ciekawa.